starostwie powiatowym w Pruszczu Gdańskim wójtowie gmin powiatu gdańskiego oraz wiceburmistrz Pruszcza Gdańskiego spotkali się ze starostą, aby omówić bieżące sprawy, ale także podsumować mijający rok. Oprócz tego pożegnano odchodzącą z funkcji komendanta powiatowego policji w Pruszczu Gdańskim młodszą inspektor Violetę Jóźwiak. Takie spotkania od wielu lat są organizowane przynajmniej raz na kwartał, po to, aby porozmawiać o tym, co nas boli, ale też, ponieważ mamy koniec roku, chcemy trochę podsumować mijający rok w zakresie inwestycyjnym i współpracy z gminami. Chcemy porozmawiać o tym, co możemy zrobić w przyszłym roku. Większość planów mamy sprecyzowanych, ale jeszcze szczegóły są do uzgodnienia. Mamy parę pomysłów nowych zagadnień, które chcemy dotknąć. Opracowanie powiatowego planu ścieżek rowerowych. To kiedyś próbowaliśmy zrobić, teraz chcemy pospinać niektóre ścieżki. Trochę chcemy powiedzieć o edukacji. Walczymy o to, aby uczniowie z terenu powiatu wybierali szkoły leżące na terenie powiatu, ponadpodstawowe. Też chcemy porozmawiać o zimowym utrzymaniu dróg. Tematów jest sporo. Myślę, że jak zawsze owocnie będziemy współpracując z wójtami zbliżali do celu. Grudniowe spotkanie tego typu to też świetna okazja do podsumowań. Dlatego zapytaliśmy wójtów o to, jak układa się im współpraca ze starostwem oraz jakie istotne inwestycje udało się wspólnymi siłami zrealizować w tym roku. Od kilku lat współpracujemy niezwykle intensywnie z naszym powiatem. Wspólnie rozwiązujemy te problemy związane z przebudową dróg, a nade wszystko, co mnie bardzo cieszy, z budową chodników. Taką niezwykle ważną inwestycją kończącego się roku to były urządzenia, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach powiatowych, a więc tak zwane buźki czy spowalniacze. Tutaj dajemy wyraźny sygnał naszym mieszkańcom, że przede wszystkim zależy nam bardzo na poprawieniu bezpieczeństwa i stąd wspólne finansowanie tych zadań, o których wcześniej wspomniałam. Ja osobiście się cieszę, bo wiele rzeczy udało się fajnie zrobić i ta współpraca między powiatem, a przynajmniej gminą Cedry Wielki jest dobra. Oczywiście są kolejne życzenia, ale to wszyscy robimy w miarę posiadanych środków. I ja mam tą świadomość, że nie wszystko naraz. Wspólnie zrealizowaliśmy taką drogę, Cedrek Mały, wcześniej Kiezmarku, ale też i pomoc była w remoncie remizy strażackiej. Otrzymaliśmy też, ale to już było przełom roku, na zakup wozu strażackiego. Współpraca z powiatem nam tutaj kwitnie. W tym roku mieliśmy największą inwestycję drogową na terenie gminy Kolbudy. Był to most w Kolbudach, dokładnie rzecz biorąc. Inwestycja, na którą mieszkańcy czekali wiele lat. Także cieszymy się, że ta współpraca z powiatem jest. Mamy już plany inwestycyjne wspólne na kolejny rok. Będzie to m.in. budowa ronda w Pręgowie, jak również budowa chodnika między Pręgowem a Kolbudami. Także podsumowując ten rok, życzyłbym sobie, żeby kolejne lata dokładnie tak samo wyglądały, a może nawet lepiej. Dobra współpraca to zawsze jeden z najważniejszych czynników przy osiąganiu sukcesów. Cieszymy się, że niezależnie od przekonań i poglądów udaje się wójtom i starostwu wspólnymi siłami realizować wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji. Polecamy również zobaczyć. Przyznano stypendia uczniom powiatu gdańskiego oraz spore dofinansowania dla nowych inwestycji w powiecie gdańskim. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.